tam jedziemy po zadaniu. Po zadaniu 152 pierwsza. Zjeżdżamy 700 na kacze buki. Zjeżdżamy na bazę na 700. W miarę szło to dzisiaj po południu. Nie było takich korków jakiś mega jak zawsze. Trochę na stakadzie, ale nie było tak źle. Nie było tak źle. Zauważyłem, że na Wiśniewskiego przy pomniku, w której grudnia jest pociągnięta sieć trolejbusowa na przystanku właśnie na Wiśniewskiego. Też jest tam daszek w kierunku centrum. To jest robione pod nową linię trolejbusową numer 32, na której będą jeździły te super trolejbusy, których już po 5 sztuk przyszło do PKT. Nie chyba, tylko na pewno. Jeszcze 6 sztuka czekają na ostatnią. Może już jest, jak to kręcę. A jest piątek, piąteczek. Piątunio 15. 05. Tylko wóz 22-12. A nie 15, ani 05. Linia, która zastąpi linię 170. Według takich tam jakichś informacji. Pogórza Dolnego. Nazywa Franciszek Cegielski. Ale przez Świętojańską, z tego co słyszałem. W zasadzie od grudnia 70 do Świętojańskiej, tam do skrzyżowania z Piłsudskiego, jedzie pod siecią. Dobrze mówię, nie dalej jeszcze, bo do samej Cegielskiej jedzie pod siecią. No. Do samego węzła Cegielskiej jedzie pod siecią od tego, od Ochry Grudnika. Nie chcę głośno mówić, w razie pasażerów nie ma, bo dużo jest, tu jedna pani z przodu. Raczej mnie nie słyszy, ale... Nie ma żadnego pasażera, który by potem nas smarował na Trójmiasto.pl, tak jak typowego smarował, że rozmawia do telefonu, tak, prowadzi live'a. Jakiś widać wielbiciel, bo znał, wiedział, że typowy ma konto na YouTubie, na Facebooku, także jakiś chyba wierny fan. Ale nas obsmarował go, że w czasie jazdy gada do telefonu, tam się tym telefonem bawi, no to jest... Zapewne nieprawdą. I wielu komentujących też to potwierdziło, także ten ktoś jest po prostu jakimś chyba tam, nie wiem, starym sekretem, jak się nudzi. Absolutnie są w stanie. Nic z tym nie zrobimy. Też miałem tutaj dwóch pasażerów, młodych chłopaków, którzy usiedli obok siebie. Razem obok siebie usiedli na jeden na miejscu dozwolonym, na drugi na miejscu, gdzie była karteczka opisana. Zwróciłem uwagę, ale trochę taki zdziwiony, ale my razem mieszkamy. O wiele, niestety, ale to nie ma nic do rzeczy. Jest karteczka, ona wisi nie na darmo. Ogólnie chodzi o to, żeby wiedzieć, tak, że jest miejsce połowa siedzących, żeby nie było za dużo ludzi. Nie przekroczyć tej ilości ograniczonej.
to nie powiesiłem, tak? Także, a dlaczego potem przyjdzie jakiś pasażer oburzony i będzie miał do mnie pretensje, że inny pasażer siedzi na miejscu niedozwolony, tak? Oznaczony poczejebną kartką. Wiedział, kto postrzegał, troszkę zniknął, także zniknął, no zmniejszą się, będzie, będą musieli się te karteczki i połowa mieć siedzących, ale dojdzie do tego jeszcze przynajmniej połowa mieć stojących, no. Połowa, nie połowa, ale jeszcze miejsca stojące z jakąś tam odległością, także ludzi będzie troszkę więcej mogło jechać. Jutro 194 i jedno kółko na 150. W sobotę, dawno w sobotę nie jeździłem. Oj, jakaś czkawka chyba. Po południu, także. Także póki to minie, to po poligonie będziemy jeździć. Przy ulubionym. Ulubionym witaminie, poligon. Witamino poligon się powinien nazywać. A przez ten remont tej hodowlanej i budowę tego zbiornika retencyjnego. Poroskopywane wszystko, dlatego tak wygląda. Także tak to wygląda. Jedziemy. A 2059 jest na mieście, już jeździ po mieście, wyjechał na trasę. Jedyny gazowy man, najmłodszy gazowy man, używany był jako taki bus gazowy. Przed nim osiedlem był man Polica, wcześniej man Niemcy, bus pokazowy taki właśnie. Ciekawe ma tylne drzwi, wyczytają na tym miasto, tam pod tym miasto. Ostatnie drzwi są odskokowe. Także też taki troszkę jakiś zdziwniony wóz. 7 sztuk ludzkich problemów poszło do... poszło na żyletki, a tu proszę, jedno przyjechał, co ma... co ma też, ale tylko ostatnie drzwi ma odskokowe, także... dlatego właśnie, że... pokazowy. Dużo nie powinien mieć przylatane. Przebiegu dużego nie powinien mieć, także... najmłodszy bo z 16 roku, a te krótkie są z 14 roku produkcji. Jedyny ma szybę panoramiczną z przodu, nie zieloną. No i czarna trapa, tak jak te nowe ma. Także 2059 to są panie na mieście, jest w historbusie widoczny, także można polować. Dzisiaj był na 104, był na 180, był na X-ie. Wczoraj też był na X-ie, na rezerwie. Dopiero w wedłowie. Byłem przekonany, że jest jeszcze trochę baterii, że starczy. Włączę na sondomierskie, ona mi mówi, że jest rozładowana i musiałem podłączyć pod powerbank i dlatego to chwilę trwało. Zanim wyciągnąłem okablowanie, a wcześniej nie wiadomo, jak się tego za bardzo robić. Może bezpiecznie sobie zrobiłem to na przystanku i włączyłem. Jest. Jakbyś wyjechał, chyba nie do końca, coś mi się nie udało. Zepsuł mu się na wyjeździe samym. Nie wiem, czy on ma minus 3, skoro ja normalnie rozkładałoby z czerwonych świateł. Czy tak jest pietry tutaj to czy...
co, nie wiem. Czemu tak wygląda? Nowy wtorek, stąd dodatek znowu, ten sam co ostatnio miałem, 121, 190, 150. Chyba, że coś się zmieni, to nie, ale na razie jest dodatek, także całkiem niezły ten dodatek. Ten sam pan, który mi świeciłem nieźle na herce. Przydałoby się trochę podokręcać tych śrubek różnych wkrętów, bo naprawdę strasznie te lepiej wszystko. Na tych dziurach strasznie nie wrzuca w całym wnętrzu. 22-16 też już po remoncie, bo remontowany przód po kolizji. Taki miał tam czy w kwietniu, czy pamiętam, wyjeżdżał z Nowowiślińskiej, skręcał w Płaszczyńską. Jakiś sportowy kierowca nie wyrobił. Na czerwonym śmignął i cały przód mu zabrał. Ściął przód manikowi. Jeszcze się nikomu nic nie stało, ale wyglądało poważnie. Ale już jest po remoncie zrobiony, także też już śmiga od jakiegoś tygodnia. Także tyle. Mógłbym się szybko cieplej zrobić, bo to tak 13 stopni, to tak trochę słabo. Jak na połowę maja to słabo. No zimna zaszka dzisiaj, ale mogłoby cieplej. Kółko w stronę oburza, oksywia. Błąd wyskoczył, jakiś tam CNG, LPG. I tak się nazywał błąd, CNG, LPG. I nie chciał za bardzo ciągnąć. Podwórkę na Wysmańskiej to jechałem może 20 godzin. Jest napchane, wszystkie wozy, to tak wygląda. Ale potem go zgasiłem, odpaliłem i zasuwał po staremu. Żwawo. Tam jest puszczany przecież ten, nie gazowiec, tylko niski, zwykły autobus, więc to będziemy jakimś zwyklakiem śmigać. Ciekaw jestem jakim.
to się dobrze za dnia sobie sprawdzę, w Kistelbusie. Tam śmiga i będzie. Przemód, Bojano. Najczęściej. No i tutaj odcinku. Odcinek testowy będzie tu na witaminie. Tak człowiek jedzie tym nowym manidłem po tych witamińskich wertepach, to aż naprawdę człowieka zęby bolą od zaciskania, jak się gdzieś tam na stodzie szybko nie jechać. Ale też nie zawsze się da, bo przodowo rozkład z gumy nie jest. Się go trzymać, tak? Wiosna i lata, bo jeszcze jest jasno. Długo jest jasno, także nie szybko robi się jasno. Także ciepło, lepiej się wstaje, jak ma się na przykład tam na piątą do planu na jazdy. Się jednak troszkę lepiej wstaje. Na niedzieli jak jest ciepło i szaro, zimno i ponuro. Wsiadają się na inne autobusy, które jadą dalej prosto gdzieś tam, czy nawet